Cześć, ja jestem Marlo, ze mną jest Ola. No hej. No i gramy znowu w Scrapa. O kur... A ty co tam siedzisz? Gramy z powrotem w Scrapa. To już chyba piąty odcinek ze Scrapa. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, chyba, tak. Chyba będzie piąty. No i teraz budujemy... samoloty. Dobra. To standardowo mamy 15 minut. Gotowa jesteś już? Tak, jestem. No to start. Budujemy samolot. Nie mam pojęcia, jak wybudować samolot. Fajnie. Fajnie się bawię. Dobra, na pewno samolot... To co ja mam powiedzieć? Dobra. Mam kabinę samolotu. A ja nie umiem go zabudowywać, więc będzie odkryty jak zwykle. Mi chodzi, że kabinę, że... no. Tak. Kurde, co ja tu buduję? Tak. To chyba tak nie będzie działało, co? Tak. To na pewno tak będzie działało. No. A jakbym to... trochę za małe. A to? W ogóle chyba za duże. Dobra. Nie mam pojęcia, jak to zastosować to. Starałem się, jak mogłem. Dobra. Powiększmy trochę ten samolot. Powiedzmy, że coś takiego. I samolot musi mieć skrzydła. Wróć, ile tu ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, umiem liczyć do dziesięciu. Teraz po tej stronie. A ja się dobrze wymierzyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, wiedziałem. Tego nie chcę. Na pewno? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. Okay. I dlaczego takie zrobiłem skrzydła? No bo tutaj sobie teraz będę to usuwał. A trzeba ten pomarańczowy na te dopalacze? Ale one mają się obracać? Chyba nie. Dobra. O Jezus. I usuwamy te kluczuszki. Te kluczuszki nie są potrzebne. Pyk, pyk. Dobra. Tutaj tak samo. Od tego. Tak. Cyk. Jedziemy w tą stronę. Pyk, 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 pyk. No, a tak w międzyczasie, no to ten odcinek, który właśnie teraz oglądacie, może być takim ostatnim odcinkiem na troszkę sporo czasu. Szczerze mówiąc, sam nie wiem na ile, tak myślę, przez tydzień nie będzie mnie, bo jadę nad morze i dlatego nagrywamy ten odcinek, ale musicie zostawić łapkę w górę, bo Ola się poświęciła teraz, bo ma rękę w gipsie i nagrywa i specjalnie dla was tutaj buduje, więc musicie zostawić łapkę w górę. Tak. I mi się zbugowało, nie wiem. W ogóle to skrzydło jakieś takie, albo krzywo ja to zrobiłem. A jak mi się zbugowało? Ale w jaki sposób? Że nie chce mi się położyć ten odrzutowiec bokiem. Nie da się bokiem tego położyć. Znaczy nie bokiem, tylko tak, żeby wiesz, tak na płasko. No wiesz, o co chodzi, tak jak... No to skrzydło. On musi się o coś opierać, Ola. No dobrze, ale on się opiera... O! Jest, dobra. Udało się.
No bo on się musi o coś opierać. Opierał się, tylko coś on nie chciał się nie opierał, jeżeli się nie chciał postawić. Ip. Dobra, to ja tu znowu taki skomplikowany pewnie zrobię, ale no trudno. Ponoć moje wszystkie te mechanizmy są dla Oli skomplikowane, chociaż to mało prawdopodobne. Hop, hop. Czy to ma prawo działać? Zaraz się okaże. Tutaj zrobimy tak. Lewa, prawa, do przodu i do tyłu. Cyk i cyk, dobra. Teraz sobie go usuńmy z podnośnika i dajmy jeszcze raz na podnośnik, żeby mi się tutaj oto zrobiło w tym miejscu. I chciałbym tutaj zrobić coś takiego. Czy to nie będzie za blisko? To może być za blisko. Piesek mi tam szczeka. Ups, zapomniałem o tym. Dobra. Pyk. Pyk. Dajmy tu takie małe amortyzatory. Wróć. Zanim damy amortyzatorki, dajmy to. Bo to ma skręcać. W ostatnim filmiku ze Scrapa troszkę zapomniałem o mikrofonie. Mam nadzieję, że teraz to poprawiłem. Bo zacząłem nagrywać innym programem. Nagrywałem Frapsem, ale Fraps mi cholernie długo renderował filmy, przez co mi się procesor przegrzewał, przez co miałem więcej... Jak powiedziałaś? Problemów? Problemów. Właśnie chodziło mi tak, że się bardziej wkurzałem, ale no dobra, problemy też mogą być. No. Z tyłu jest jedno koło przeważnie, czy dwa? Jeden. Kurde, to ja będę musiał zrobić dwa. Tylko z tyłu zrobię koła, które się tam nie chowają. Chyba, że zrobię, które się chowają, ale tak na tym. Takie małe kółka to będą musiały być. Zaraz w ogóle zobaczymy, czy to moje coś ma przyszłość. Jest przech... Tego nie było, jak się złożył. Nie ma przyszłości, bo tutaj jest za nisko. Jeżeli ja bym chciał nim polecieć, to on mi się nie wybije do góry. Dlatego dodajmy tutaj po bloczku. I teraz. Teraz ma bardziej... lepszą przyszłość po prostu wybicia się do góry. Albo dobra, niech już będzie tak. Dobra, jak już mamy przyszłość samolotu, przyszedł czas na rozdzielenie silnika. Przydzielenie silnika. Silnik, żeby był zrównoważony, dajmy go z tyłu. Ok. A kontrolery, żeby też były równe, w sensie równe wagowo, bo tutaj cały samolot opiera się na wadze. Jeżeli gdzieś będzie miał przeciążenie, on będzie automatycznie skręcał, czego nie chcę. On mi go wybił. Halo. No. Hop. Okej.
Ogólnie przydałaby się jakaś chyba winda. Już nie trzeba windy. Co jest to? Przechylił mi się sam. W sumie przychylił się, bo tu się skręcił, ale dobra. Że to mi się nie rozkraczało. Dziwne. To do tego. A te do tego. Tak, i teraz wiem, że samoloty nie mają tak skrętnych kół, ale inny pomysł mi nie przyszedł do głowy. Teraz tak, to i to. Czekajcie, przybliżmy sobie ekran, żeby nie widzieć, co tam Ola kombinuje. Dobra, i teraz. To się ma składać w czerwoną. I to się ma składać w czerwoną. To się ma składać w czerwoną. I to się ma składać... Oj, to przestawiłem pewnie. Wszystkie się mają składać w czerwoną, ale nie wiem, o ile stopni. Najpierw weźmy jedynkę i dwójkę. Jedynka i dwójka, one ogólnie będą musiały być... w czerwoną powiedziałem, a zacząłem w niebieską. 70, ja zobaczę, jak to by wyglądało, bo 90 myślę, to będzie za dużo. Jak wskoczyć do tego pojazdu? No cholercia. Okej. Weźmy sobie to, podłączmy pod guzik, guzik pod krzesło. No dobra. 70 jest dobrze. Fajnie. Okej, tu jest 70 dobrze, to tutaj też powinno być 70 dobrze, w sumie 75. Okej, ja już mam chowane podwozie. I to tyle, co tu wykombinowałem przez ten czas. Okej. Koła się mają kręcić do przodu i koła się mają kręcić do przodu. Czyli mój samolot ma chowane podwozie. I jeszcze manewruje. Teraz jak sobie go postawię. Dobra. Skręca. Jeść, tak powiedzmy, jeść. Teraz zróbmy sobie to. To. I to. To ma być ogólnie szybka, która ma się tak. Ma się schować w czerwone. I ma się schować w czerwone. I. Powiedzmy, zaokrąglimy tą szybkę o 30, powiedziałem w czerwona i w czerwona. 30 chyba za dużo. 15. Powiedzmy lepiej. Dobra. Teraz 13 minut już nagrywamy. To szybko leci. Dobra, uznajmy, że teraz damy dopalacze. No, a tak zaczęliśmy sobie budować i zapomniałem się pytać. O chuj. Za ciężki jest po tej stronie. Zapomniałem się pytać, bo miałem się ogólnie spytać, co wy na to, żeby skończyć tą serię. Chodzi skończyć, nie skończyć, no ale może tak odłożyć. I nową serię, coś typu co-op zacząć. Co ty, Olu, na takie coś? Możemy. Tylko, że tak. Takie coś trzeba mapki, więc albo byśmy poszukali gdzieś na internecie jakiś mapek. Albo nie wiem. Żeby mieć tą serię i jeszcze na przykład jakąś inną serię. Też ze scrapa, ale na przykład takie koopy robić. Dobra. Teraz tak, ten guzik. A jak zrobiłeś chowane podwozie? Na łożyskach. Łożyska wziąłem do tego.
No, kurczę. No jak to powiedzieć? Najpierw dałem... Kolorami. Jak kolorami? Jaki ma łóżesko kolor? No to niebieskie. I potem na to opony. Nie no, najpierw wziąłem to kolanko, co ja tu nazywam kolanko. No. No i do tego przyczepiłem łożyska, żeby było jakiś skręt. To musi mieć jakiś skręt. Kurczę, jak ja to zrobiłem? Jaja se robić. Usunąłem krzesło. Olu, kurczę, jak ja ci mam wytłumaczyć, jak ja to podłączyłem? Nie, bo zastanawiam się, jak ja ci to mogę wytłumaczyć. No, ale nie mogę ci tego wytłumaczyć już w ten sposób. Najpierw dawałem to kolanko. No to kolanko, które ma robić zgięcie. Na to łożysko. No i co? I kijak na dół. I to kolanko zgina kółko. Nie umiem ci tego... Nie umiem ci tego wytłumaczyć. Wolałbym ci to jakoś pokazać. Ja nie mam... A to na tym pomarańczowym też, nie? Czekaj, patrz. Idę do ciebie tutaj. Ale patrz, idę do ciebie, ale tyłem, więc nie wiem, co wybudowałaś. Ola, dajesz tutaj to. Przypuśćmy, że masz jakiś tutaj... Gdzie jesteś? Obok ciebie, ale tyłem stoję, żeby nie patrzeć, co tam robisz. Masz tutaj ścianę. I tak, żeby coś się wyginało, albo dajmy nawet podłogę. Niech to będzie ta podłoga twoja. Okej. Okay. Żeby to się wyginało, no to ja zrobiłem w ten sposób, że dałem najpierw to, w ten sposób, do tego kółeczko, potem dałem to drugi raz, ale w dół i tutaj o, już zrobiłem oponę, czyli tutaj o, to już sobie sprężynę, tutaj to takie kółeczko sobie tak zagiełem na dół i tutaj do tego koło przyczepiłem, a żeby się skręcało, no to tutaj oto na góry, co tam pierwsze położyłem to kółeczko, no to to skręca, to zamyka całą tą. Wiesz już, o co chodzi, czy nie? A ten, dałeś tutaj kółeczko tutaj na samej górze, No to weź się ten pajęczynkę i zobacz, gdzie dałem. Dobra. Teraz to już nie zobaczysz. Ale nie, ja wiem, no, wiem już, od czego dałeś. Tego to już zniszczyłam. No i teraz weź to zniszcz. Dobra, pa pa. Pa pa. 18 minut, a ja tu jeszcze nie mam podłączonego skręcania. Ej, halo, dlaczego tu ten mam podłączony? To pod to miałem. Okej. Okay. To jest tak, skręcanie w to. I skręcanie w tą. Na skręcaniu dajmy troszkę mocniejszą. Tak, skręcanie w lewo, skręcanie w prawo. Jak to będzie działało? Tym guzikiem sobie chowam i wysuwam podwozie. Tym guzikiem mam ogólnie do przodu. Tym guzikiem skręcam w lewo, tym w prawo. Wróć, no nie, dobrze. Albo na odwrót. Dobra, teraz jeszcze przydałoby się... Mam nadzieję, że to dobrze podłączą. Przydałoby się coś na podnoszenie tyłu. No powiedzmy. To powinno być taką minimalną mocą, ale... Hmm.
może nie tylko tył. Tak, tutaj dajmy troszkę więcej mocy. Tutaj dajmy minimalną moc. A tutaj może tego w ogóle nie. I do góry. I to będzie ten guzik. Guzik numer 5. Do tego. Dobrze? Dobrze. I do tego. Guzik numer 5. Pyk. Troszkę nie wiem, dlaczego mój pojazd jest przechylony. Dobra. Okej, piąteczka. O, już mi tam tył podnosi. No, powiedzmy, coś tam działa. Wow, naprawdę podnosi sporo. Dobra. Zróbmy tu jeszcze miejsce pasażera. Bym chciał kogoś przewieźć. Może nie z tego, bo to nie jest równe i zaraz znowu mi się zacznie przechylać. Z tego. O Boże, nie z tego. Z tego. Ok, mamy miejsce pasażera. Jeszcze jakieś schody bym tu tylko takie zrobił. Tylko myślę jak. Albo luj bez schodów. Bo nie mam pomysłu. Chociaż. Dobra, tutaj mogę takie schody zrobić. Schody, no schodek. O, na pewno lepiej będzie wskakiwać. A nie mam lewarka. Pyk, 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 pyk. Dobra. A co do tych kopów? Kooperacji w sumie. Nie wiem, jak to jest taka prawdziwa nazwa tego. Bo dobrze powiedziałem. No, no to jeżeli tutaj ktoś z widzów, nie wiem, zna jakieś save'y fajne, które moglibyśmy przejść lub sam zrobił, to niech w komentarzu, nie, w komentarzu chyba linków się nie da wysyłać. No to najwyżej w opisie podam. Podam jakiegoś maila czy coś, gdzie można by było to wysyłać, albo tam. Albo jak... No co ja przed chwilą powiedziałem? Pisać. Nie pisać, tylko jak ktoś znajdzie po prostu na internecie jakiegoś fajnego, którego chciałby, żebyśmy przeszli, no to niech podeśle tego save'a. Nie wiem, dlaczego mój w ogóle samolot jest przechylony i to może spowodować na to, że jeżeli chciałbym nim polecieć, po prostu będzie mi go zrzucało z trasy. Stalet. Dziękuję. O Boże. Nie rozumiem, dlaczego on jest tak przechylony. Dobra. A te będą na niebiesko. Czyli tak. Niebieski. Fioletowy. Fioletowy. I zielony. A to podwozie niech będzie takiej koloru podwozia. A to możemy dać różowe. Dobra. W ogóle to jakieś takie krzywe się zrobiło, ale... No, już jest proste i nie rozumiem tego, dlaczego to się tak przykrzywiło. Dobra.
Ja, można powiedzieć, skończyłem. Nie wiem tylko, czy to lata, czy nie, ale skończyłem. Ogólnie mieliśmy wybudować ten samolot. Nie było powiedziane, czy on ma latać, czy nie, więc jeżeli miał latać, winę ponosi ta osoba, która pisała komentarz, bo nie napisała latający samolot. Ha, nie spodziewaliście się takiego trolla. Ja też nie. Co nie, Olu? Tak. Ale bardzo mało rozmowna jest. Musicie ją zmotywować łapkami w górę. No bo ja jeszcze... Ja nie umiem tego zrobić. Dobra, nie robię tych chowającego się podwozia, ale to... Nie umiem tego zrobić, za trudne to dla mnie. Później po nagrywaniu... No nie później, jak wrócę z tego morza. No, ja będę nad morzu, to wy będziecie mogli za ten czas właśnie pisać nowe pomysły, co mamy wybudować. A jak wrócę, albo nawet później, bo nie wiem kiedy jadę. Wydaje mi się, że w piątek, no to Olu, na przykład jutro byśmy mogli... pójdziemy na jakiegoś tam save'a innego i sobie poćwiczymy. Co ty na to? Dobrze. Dobrze. No. Hop, hop, hop. Dobra, ja tu więcej chyba nic nie pomyślę. Ja sobie będę kororował. Ziu. Dobra, i teraz na przykład... O, co ja tutaj? To miałem. Halo, jak to się wybierało? Ku. Zapomniałem. Niebieski. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No, nawet nie głupie. Czemu mi się koła obraca? Nie, to jest głupie. Co ci się koła? No, obracają się na wszystkie strony. Niepodłączona. Podłączona. Znowu zrobiłaś ten sam błąd. Dlaczego ci się obracałem na wszystkie strony? Ola, pod skręcanie podłączyłaś silnik. A tam, gdzie koła mają mieć silnik, tam nic nie jest podłączone. Tu, gdzie ustawiłaś, że mają skręcać, to ty tam silnik ustawiłaś. No bo ja nie rozumiem tej zasady, ani nic. Dla mnie to jest dziwne. Nie ma co do rozumienia, wystarczy... Dla mnie to jest... Wystarczy pomyśleć, co ma się z czym łączyć, a nic tu do rozumienia nie jest. Ciekawe, jak uderzę w to młotkiem, to mi się... Aha, w tamtą stronę się wygina, nie wiem, spoko. Tylko jak ja sobie tu stanę, tu walnę młotkiem. Tak, chyba odkryłem jedną rzecz, którą muszę dodać. Tak. Wow.
Ciekawe, czy to tak zadziała. Siubudubudubudubudu. O, działa jeszcze. Dobra. No, no to ja można powiedzieć, że jestem gotów. Ja nie do końca. Ktoś mi pisze, ej Kamil. Co? Ja jeszcze nie do końca. Nie, nie, nie. Przeczytałem. No. Dobra. Później odpiszę. Chyba, że zacznie spamić. Dużo ci jeszcze zostało, bo widzę tak przez tą ścianę. Jeszcze silników nawet nie podłączyłaś. Okej. Ale że to odrzutowe też mam podłączyć? No nie, jeżeli nie chcesz, żeby latał, to nie. Ja nie umiem, żeby latał. Jedną rzecz podłączam. No dobrze. Dlaczego mój się tak przychyli? A co mogę zrobić, żeby... Znaczy, może poleć. Mogę spróbować. I jeszcze tylko to miałem ustawić. Muszę sobie dwa guziczki ustawić. Możesz spróbować tylko, ale to już 30 minut trwa. No, spróbuj to szybciej. Już próbuję. O co tu chodzi? Hop. Ja się tu walnąłem w kratkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No nie. To o co chodzi, że on mi się tak przechyla śmiesznie? Nawet mógłbym powiedzieć, że cholernie mi się przechyla. Nie. Ej, piekło mnie coś. Dodajmy po tej stronie to. Okej, sprawdźmy, przechyla się? No tak. A dlaczego? No, nie rozumiem tego. Przychyla się teraz w dom, ale dlatego, że ja tu dodałem klocka. Raz, dwa, trzy, cztery. Ops. 3, 3. Aha, już chyba wiem, dlaczego się przechyla. A już kończę. Dobrze. A jeszcze go będę musiała pomagać. To jeszcze sobie. Teraz się nie powinien przychylać, bo teraz jest tu jedną kratkę w tom. Tu w tom, sprawdźmy. Dobra. Jeszcze przy okazji... Nie, chyba się już nie przechyla. Dobra, bo już się wystraszyłem, że... Nie, chyba się nie przechyla. Pyk. Pyk. A, bo to się obraca. Dobra. No ale to nawywijałem. To się obraca. Dobra, to się będzie obracało. Czy to teraz ma jakiśkolwiek sens? Składać się składa.
tutaj stańmy sobie tak pod ścianę. Dobra, do przodu niby też sobie jedzie. To jest w tam. To jest w tam. I to jest do... Można powiedzieć, że to jest do góry. Dobra. Chyba działa. No ja już też skończę. Skończyłaś? Twój też się tak gibie, czy twój tylko tak się gibie, jak jeździ? Boże, ja to w coś wjechałam. Patrz. Patrz, jaki bajer wykombinowałam, patrz na to. Co? Aha, ja tego nie mam. Ale to mi się tylko do czasu kręci. A pod co podłączyłaś? Pod przycisk. Pod kontroler. Tylko, że tutaj ci się kręci tylko do czasu, bo ustawiłeś 360 stopni, a tam na dole masz jeszcze takie coś, żeby powtarzać ten etap cały czas. Aha, dobra. Wiedziałam. Dobra. No, no to tak. Samolocik Oli. No teraz cały czas ci się kręci, aż nie wyłączysz. No i o to chodzi. No, to jest samolocik Oli, ten jest mój. W komentarzu nie było, że mają latać, dlatego nie są latającymi. Ale i tak łapka w górę za to, że Ola z chorą rączką wybudowała samolocik. Wymuszę lajki. Dobra, to dawajcie łapki w dół. Nie, no żartuję. No. I odkładamy. No i tak jak mówiłem, co do tych kopów. Jeżeli chcecie to zobaczyć u mnie na kanale z Olą, to tylko dobrze by było, żebyście jakieś podesłali albo no podesłali jakieś gotowe, albo jak sami jakieś zrobiliście tam dla kogoś czy coś. No to na pewno będziemy przechodzić. Dobra, to co? To chyba tyle. A, tak chciałem się. Na motor ci spadnie. No musisz go teraz tak zrobić, bo inaczej nie zrobisz. Już. No, no to co? Olu, pożegnaj się. Papa. No. To papa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wysyłajcie, piszcie w komentarzu, co mamy budować kolejne. Wysyłajcie mapki, jak macie. No i cześć!